sprawiedliwość suwerenna. Polskie doświadczeń z czasu, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Mirek Michalski, jestem członkiem Komitetu Obrony Demokracji, ale jestem przede wszystkim Polakiem. Chciałem na początek poprosić o kilka słów sędzię Erę Maciejewską. Ona jest z nami wiele razy. Pani Ewo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja dzisiaj tutaj czuję się uprawniona, żeby wypowiedzieć się nie tylko we własnym imieniu, ale także w imieniu sędziów tutaj Okręgu Łódzkiego, a nawet całej apelacji łódzkiej, że my, zainspirowani przez nas tym, co się działo pod sądami w lipcu ubiegłego roku, od wielu miesięcy, jako samorząd sędziowski, staraliśmy się w dostępny dla nas sędziów sposób, poprzez udział w zgromadzeniach, zebraniach sędziów, wypowiadać na temat aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Może być sprzeczna. I my tutaj nie potrzebujemy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Raz dlatego, że jest on taki, jaki jest, a dwa dlatego, że to jest norma jasna i kategoryczna. I tutaj nie ma miejsca na żadną interpretację. Dlatego, że każdy z nas, obejmując urząd sędziego, obiecywał, ślubował, że będzie stał na straży prawa. I w naszej ocenie to stanie na straży prawa wymaga od nas, żeby dzisiaj nie być obojętnym i nie milczeć. Symbol, ale myślę, że ten symbol ma znaczenie. I chcę też powiedzieć, że ogromne znaczenie dla nas sędziów ma to, że tutaj Państwo z nami jesteście. Dlatego chciałam w tym miejscu serdecznie za to podziękować. Dziękuję. Pani sędzio, zapewniam, że nie tylko tu jesteśmy, jesteśmy w całej Polsce. Wiem, że w tej chwili jest naliczonych 72 miejscowości, miasta, pod którymi ludzie stoją pod sądami. Nie tylko pod Sądem Najwyższym w Warszawie. Wyjątkowy, ale też wyjątkowy przez to, że jest ojcem naszej wspaniałej przyjaciółki, mecenas Agaty Stacewicz. Przy nas Paweł Siwiński, który... Ważna sytuacja w tej chwili nas dotyka. Władzę na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. I te władze mają być niezależne. Demokracja! 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 My nie jesteśmy przeciwko PiS-owi. My jesteśmy za Europą. Przedtem co 20 lat wybuchała wojna. Nacjonalizm. To jest najgorsza sytuacja, podzielenie społeczeństw. My musimy się czuć w społeczeństwie europejskim, mieć otwarte głowy, rozumieć, że tylko wspólnota europejska potrafi być dla nas ochroną. I my przynależymy do Europy, a nie do Turcji czy do Rosji. Na niespodziankę, bo wywołał pan to trochę ten temat, że nie ma młodzieży. Po pierwsze, niech się pan rozejrzy. To jest sama młodzież, bo młodość jest w sercu i w miłości do ojczyzny. To jest sama młodzież. To po pierwsze. A po drugie, jest z nami Marta Ostrowska, studentka prawa, która specjalnie do nas przyszła i chce państwu coś powiedzieć. Chce powiedzieć, co myśli o obecnej sytuacji i o tym, że kocha Polskę. Marta, gdzie jesteś? Chodź, Marta. Chciałabym, żebyśmy mogli nazywać się dumnymi obywatelami tego państwa, dumnymi, że ta władza próbuje wszystkich poróżnić, a siła jest po prostu w solidarności. Dziękuję bardzo. Marta Ostrowska, zapamiętajcie. Jednego z naszych członków, członków KOD-u, od samego początku, od grudnia 2015 roku był na tym placu. Wszyscy jesteśmy dziećmi placu Dąbrowskiego, jedno z tych dzieci. Niedawno strajkował okupacyjnie razem ze studentami na łódzkiej uczelni profesor Jarosław Płóciennik. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Chciałbym zacząć od cytatu. Lubię się trzymać tekstu, taka profesorska przypadłość. Chciałbym zacząć od cytatu z Konstytucji, artykuł 10. Pierwszy punkt. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na... straszyć, ale to, co dzieje się teraz, mianowicie zwycięzcy biorą wszystko, to
prowadzi do tyranii większości, które prędzej czy później mogą się zamienić nie w symboliczne słowa hejtu. Gorszy sort to jest delikatnie powiedziane. Czarnuch, Żyd, Parch to są już słowa, które dzisiaj padają w przestrzeni publicznej. To jest realny zapis w Konstytucji tego, że zasada krzywdy innego jest granicą mojej wolności. Granicą mojej wolności jest zasada krzywdy innego. Przyszłość, chcę wierzyć, jest po jasnej stronie mocy. Dla mnie osobiście nie jest to jakiś wielki wzorzec polityczny, ale Olof Palme zginął idąc do kina, bo nie miał ochrony. Olof Palme to był premier Szwecji w latach 80. Nie miał ochrony. Dzisiaj wydajemy miliony po to, żeby ta władza odgradzała się od społeczeństwa. Wydajemy miliony na ochronę osobistą ciemnych typów, takich jak Macierewicz. Konstytucja! Dziękuję. Konstytucja! Profesor Jarek Płóciennik. Bo z tej strony dużo lepiej widać. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Dzień nie wiadomo skąd cudak. Pani profesor Małgorzata Niewiadomska. Był sąd najwyższy. I dzisiaj widzimy, jak ta najwyższa władza sądowa jest przejmowana przez polityków, którzy chcą być bezkarni. Że za żaden rząd od 89 roku tak nie upokorzył Polaków. Żaden rząd. Suweren, na którego tak chętnie powołuje się partia rządząca, nie dał tej partii tylu posłów, żeby mogli zmieniać zwykłymi ustawami konstytucję. Stali się bezkarni. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Dziękuję. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Sowscy dygnitarze zarządzili głosowania właśnie w tym czasie, jak się mamy zebrać w Warszawie, żeby nas zniechęcić. Obawiam się, mam nadzieję, że swoich parszywych celów nie osiągną. Z całego serca raz jeszcze wszystkich pozdrawiam. Walczymy, walka o Polskę, walka z PiS-em trwa. Wszystko, co jest dobre dla Polski, okazuje się być złe dla PiS-u, a co jest złe dla PiS-u, jest dobre dla Polski. Obronimy demokrację, obronimy Polskę, niech żyje wolność. To jest nasza sprawa i że dotyka nas bardzo boleśnie. Więc proszę, bądźmy zawsze po dobrej stronie mocy. Z jednej strony członek Nowoczesnej, z trzeciej strony udziela się w Obywatelach RP, z czwartej strony jest członkiem Komitetu Obrony Demokracji. Jurek Friedrich, człowiek też absolutnie niesamowity. Ani ja, ani Zosia nie byliśmy członkami Komitetu Obrony Robotników, tylko współpracownikami, że ustawa o zgromadzeniach cyklicznych, ustawa zdecydowanie niekonstytucyjna, zabraniała nam tego. Stwierdziliśmy, że trzeba okazać obywatelskie nieposłuszeństwo. Pokażmy, że nie zgadzamy się na takie metody łamania konstytucji, na takie metody obalania demokracji. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze, że pan mecenas razem z łódzkimi sędziami w ubiegłym roku, od września, prowadzili cykl spotkań, na których można było wysłuchać informacji, wszystkich informacji związanych z tym, o co chodzi z zagrożeniem systemu prawnego w Polsce. Te spotkania odbywały się w 6. dzielnicy, w takim klubie na Piotrkowskiej. Dziś przyszedłem na plac Henryka Dąbrowskiego, by dać świadectwo. Przyszedłem, żeby powiedzieć, że te przepisy, które zmieniają ustawę o Sądzie Najwyższym, są złe. Złe, bo w sposób nieuchronny, bardzo powoli,
będą wzbudzały w nas wszystkich, w nas samych, najgorsze ludzkie uczucia. Lenistwo, oportunizm, cynizm i strach. Powiedziałem, że mogą nam zrobić wszystko, ale jednej rzeczy władza nam nie może zabrać. Nie może nam zabrać naszej wolności, wolności, która jest w nas. Fantastyczny człowiek, który też ostatnio na strajku studenckim wspierał studentów, zawsze z nami jest, zawsze nas wspomaga i wiem, że doktor Andrzej Kompa, fantastyczny łódzki historyk i nasz wielki przyjaciel. Chciałbym bardzo gorąco poprosić, żebyśmy oceniając sędziów Sądu Najwyższego, którzy znaleźli się w ekstremalnie trudnej sytuacji, byli delikatni w ocenach. Byli delikatni w ocenach postępowania pani sędzi Gersdorf. Tutaj nie o to chodzi, czy ona popełni ten czy inny, albo popełniła ten czy inny błąd w przeszłości. My tutaj stajemy nie dla Małgorzaty Gersdorf. Stajemy tu dla każdego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w Polsce, który znalazłby się w tej sytuacji konstytucyjnej. Konstytucja! 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 Nie pozwala mu zabierać wolności innemu człowiekowi. Nie ma prawdziwej równości tam, gdzie prawo jej nie dopuszcza. I przede wszystkim Polska nie jest państwem wyznaniowym, a tym, czym powinni się posługiwać członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, jest tylko i wyłącznie... Konstytucja! Konstytucja! Ktoś mądry, czyją opinią się bardzo liczę, napisał dzisiaj na Facebooku, że prezydent Andrzej Duda, podejmując tę decyzję, dzisiaj przypieczętował los, czy podpisał wyrok na Małgorzatę Gersdorf, na Sąd Najwyższy i na samego siebie. Jestem zdania, jestem gotów to powtórzyć wszędzie. Dzisiaj nie ma już odwrotu. Nie ma już odwrotu przed Trybunałem Stanu, który jest przewidziany w tej konstytucji. Idą wybory, jedne, drugie, trzecie. Widzę was tutaj, przyjaciele, z lewa, z centrolewa, z centrum, z centroprawicy, z prawicy. Tych, dla których bliska jest konstytucja i państwo prawa. Postarajcie się, proszę, pamiętać w nadchodzących wyborach, że Polska, która nastąpi po tym, co jest teraz, musi być lepsza. Pod każdym względem. Ona musi być jeszcze lepsza. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Chcę powiedzieć, że z inicjatywy Łódzkiego Kodu podpisaliśmy w tym roku Łódzką Deklarację Samorządową. Zaprosiliśmy do podpisania tej deklaracji wszystkie prodemokratyczne ugrupowania, które są w Łodzi. I namawialiśmy ich, żeby poszli do najbliższych wyborów jedną ławą, solidarnie. I udało nam się w Łodzi. Podpisały tę deklarację Nowoczesna, Platforma, SLD, podpisał PSL, podpisali również obywatele RP, którzy nie będą kandydowali tak jak my, nie będziemy kandydowali, ale będziemy się przyglądali tym, którzy podpisali tę deklarację. Jednym z przedstawicieli ugrupowań, które podpisało, jest Bartek Domaszewicz. Bartku, zapraszam. Rzeczywiście to jest bardzo duża praca Łódzkiego Kodu, że do tego do porozumienia doprowadził. Była olbrzymia determinacja i Mirka, i osób, z którymi współpracuję. Tych spotkań było bardzo wiele i myślę, że wszyscy jesteśmy z tej pracy bardzo zadowoleni, bo każdy chyba odczuwał, że to jest ta strona, w którą powinniśmy zmierzać państwa, myślę. Ale też pamiętajcie państwo, że kiedyś partia, której jestem członkiem, popełniła ten błąd i nie wyciągnęła konsekwencji wobec człowieka, który łamał prawo w sposób bardzo jaskrawy. I to przyniosło nam jeszcze gorsze owoce. I myślę, że z tej lekcji trzeba wyciągnąć bardzo mocną naukę i dzisiaj powinniśmy to słowa skierować. Zapłacicie za demolowanie państwa prawa. Nie dlatego, że pałamy do was nienawiścią, nie dlatego, że chcemy się na was wyżywać, że wami gardzimy, że żądamy zemsty. Tylko dlatego, że tego wymaga powaga państwa. Tego wymaga powaga państwa, żeby traktować literę prawa poważnie. Nie zapominać o niej. Nie mogę wypatrzeć, ale być może jak powiem, to się pan pojawi. Panie mecenasie, pan Bartosz Tytiunik. Jest pan tutaj? Że kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wynosi 6 lat. To czy można zmienić tą ustawą?
i kandydat na magistra, gdyby powiedział, że tak, to oblałby egzamin z prawa konstytucyjnego. A doktor prawa, pan prezydent, uważa, że jest inaczej, proszę państwa. I to jest wstyd. I to jest wstyd. Tworzenie sądów ludowych, tak naprawdę w Sądzie Najwyższym, w Sądzie Prawa. I słyszeliśmy ostatnio motywację owych kandydatów. No chcę, a prawo? No to doczytam. Tak? To są dowody, jak powie prawnik, ze świadków, z obecności. I ja wierzę, że państwa obecność dzisiaj to będzie tym dowodem dla Trybunału Europejskiego, że te decyzje, te złe decyzje, które zapadają w Polsce, będą, proszę państwa, zahamowane. Czego sobie, państwu i przede wszystkim wymiarowi sprawiedliwości w Polsce życzę. Dziękuję, że tu jesteś. Wolne sądy! Wolne sądy! Jedną z takich osób jest Damian Raczkowski. Damian, zapraszam cię. I w sumie już zostało tyle powiedziane, że nie ma już co w zasadzie uzupełnić, dlatego ja chciałem wam coś pokazać. Zawsze pojawia się pytanie, po co my tu jesteśmy? Ja bym poprosił, Milku, przytrzymasz mnie. Wiecie, co to jest, nie? Po to tu jesteśmy. To jest nasza broń. Solidarność jest naszą bronią. Prosić. Też jest zawsze z nami. Świetna prawniczka, radca prawny tym razem. To, co powiedziałem, Łódź jest niezwykłym miastem i jednoczy nawet konkurencyjne tak naprawdę grupy zawodowe ze sobą. Radców z adwokatami. Radca prawny Ewa Stąpor-Nowicka. Bardzo cię, Ewo, zapraszam. Witać, mówiąc dobry wieczór. I czynię to w tej chwili dzięki technice wyraźniej, bo przedtem tylko serce przemawiało. Proszę państwa, przyjechałam tutaj dzisiaj z togą radcowską. Jest to odpowiedź na apel środowiska sądowniczego, ażebyśmy my, przedstawiciele innych zawodów prawniczych, w ten sposób wyrazili solidarność ze stanem sędziowskim w manifestacjach przeciwko niszczeniu tego porządku prawnego przez władzę, w tym przez prezydenta. Oczywiście państwo, niektórzy mnie już znają, nie ma takiej możliwości, żeby mnie zatrzymać, więc zadałam kilka bardzo trudnych pytań. Proszę państwa, oni mówią, że są patriotami. Oni mówią, ale patriotyzm się czyni, więc czyńmy ten patriotyzm. Dziękuję. Idźcie do wyborów. Mówcie im, jak to jest ważne. Mówcie, że idą po swoją wolność. Zapamięta, dziadek Szewc mówił, jak ktoś chodzi i nie tupie, to go mają... W związku z czym pamiętajcie, musimy chodzić i tupać, żeby nas było słychać. Powiedzieć, że my wygramy. Że niezależnie od tego, co ta władza jeszcze wymyśli, my jesteśmy wskazani na wygraną. Zwyciężymy! 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 Złamanie konstytucji to jest zdrada stanu. Po prostu. Zwyciężymy! Ja wiem, on powiedział kiedyś, ponoć, że życie jest darem od nielicznych dla wielu, od tych, którzy wiedzą i mają, dla tych, którzy nie wiedzą i nie mają. I myślę sobie, że my tu jesteśmy tymi nielicznymi, którzy wiedzą i mają w sobie miłość do kraju. A pozostałych o tym musimy poinformować. Jest nas tutaj bardzo dużo, ale jak na całą Łódź i okolice, ciągle jeszcze za mało.
Chciałem też powiedzieć, że tu nie są tylko sami łodzianie, bo ja część z was rozpoznaję już, wiem, że są ludzie ze Zgierza, są ludzie z Pabianic, są ludzie nawet są pod Tymbice widziałem. Jest Sieradz. Widziałem Stuńską Wolę. Słuchajcie, to jest fantastyczne miejsce. To jest miejsce dzieci Placu Dąbrowskiego. Nasze miejsce. Jeszcze Polska nie zginęła, gdy my żyjemy, co moi kochani, ostatni raz zawołajmy. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy!